Cześć, dzisiaj zapraszamy na... Igor prowadzi. Dzisiaj zapraszamy na trochę inny filmik, ponieważ odjeżdżamy od naszego pięknego Morza Adriatyckiego i będziemy nagrywać po drugiej stronie gór. Jedziemy, wyjechaliśmy teraz z Plocze, docelowo jedziemy do Daruwar, do domu rodzinnego Igora i tam też będziemy nagrywać, ale dzisiaj nagramy Wam naszą trasę troszeczkę autostradą, trochę starą trasą. Zobaczycie te mniejsze miejscowości. Mam nadzieję, że uda nam się zjechać też do kilku ciekawych pod względem historycznym dla Chorwacji miejsc i miast. Więc dzisiaj troszeczkę taki bardziej spontaniczny filmik. Zobaczymy, gdzie nam się uda zjechać, co nam się uda pokazać. I zostańcie z nami, bo my jedziemy dalej i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Nasza podróż z miastowości Plocze rozpoczęła się autostradą do miastowości Split, a od Splitu jechaliśmy starą drogą. Jak widać na mapie, podróż autostradą od miastowości Split do Zagrzebu trwa niecelych 4 godzin, ale ma to swoje plusy i minusy. Różnica pomiędzy podróżą autostradą a starą drogą jest 2 godziny. Ale też różnica jest i 230 kun, bo nie musicie starą drogą zapłacić za autostradę. Na mapie wcześniej wyznaczyliśmy miejscowość Sinj, bo ona była naszym pierwszym przystankiem po drodze. Miejscowość Sinj słynie z dwóch atrakcji. Pierwsza z nich jest Sińska Matka Boska, o której powiemy trochę później, a druga z nich jest Sińska Alka. Sińska Alka to doroczny turniej rycerski, który w 2010 roku został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Turniej odbywa się od 1715 roku, co roku w sierpniu, w rocznicę zwycięstwa nad Turkami. W opisie tego filmu podamy Wam link, gdzie znajdete więcej informacji. Znajdujemy się w miejscowości Sinj, a raczej w tym momencie na wzgórzu nad miejscowością Sinj. Tutaj znajduje się pomnik Matki Boskiej Sińskiej, która według legendy uratowała miasto Sinj przed wojskami tureckimi. Wojska tureckie, które znajdowały się tutaj na dole, zobaczyły Matkę Boską, jak przechodziła tutaj tymi murami, tym wzgórzem, odziana cała w biel, i przestraszyły się i uciekły. I do dzisiaj Matka Boska jest znana na całym świecie i to wzgórze tutaj jako symbol takiej dobroci i ochrony miasta. Widok z góra na miasto Sinj jest fantastyczny. Bardzo, bardzo piękne widoki, co widać na wideo, na filmu. Ale proszę wszystkich, którzy nie są w kondycji i wszystkich, którzy się nie czują za bardzo chętni na aktywne wakacje, żeby po prostu tu nie chodziły, bo jest ciężki przystęp tutaj, po prostu popatrzcie.
po prostu jest niemożliwe przyjść tutaj w jakichś niewygodnych butach, nieprzygotowani kondycyjnie na to. Jak my. Myślę, widać tutaj o wiele nagrane przed chwilą i teraz przejdziemy się obok takich babeczkach, fajnie ubrane w takie narodne, jak to powiedzieć, i za struje, nebo jak? Stroje? Ale one biegają, śmigają tutaj, jak żeby nic nie było. Obcasa, a my, jak żeby teraz, nie wiem, ćwiczył godzinę na szylownie. Po prostu ciężko się tutaj dostaje. Pokażemy wam teraz za chwilę w sumie, gdzie przyjechać samochodem, gdzie już się zatrzymać i trochę się ulatwić tu podróż. Możecie widzieć tu drogę, którą se macie dostać na górę. Okej, racja, babeczki se dostały tutaj takim samochodkiem, takim vanem małym. A i wy możecie się do tutaj dostać tak, bo po prostu my poszliśmy ze samego miasta, które zobaczyliście na wideo przecim, na nogach do tutaj. Zabrało nam to dość czasu, nieplanowane, bo czeka nas jeszcze minimalnie 8 godzin podróży do Daruwaru. Ale evo, dostaliśmy się tutaj na nogach, także ile to było? 15 minut? Nie więcej. Taką drogą. Zaraz pod murami, na których stoi kościółek, taka mała kapliczka i pomnik Matki Boskiej Sińskiej, znajduje się droga krzyżowa. Co kilkanaście metrów znajdują się tutaj te figury, te pomniki symbolizujące drogę krzyżową. Kościół Cudotvorne Gospe Sińskie znajduje się w słynnym Sanktorium Marijnym, a w kościele znajduje się obraz Matki Boskiej Sińskiej namalowany w 15. lub 16. wieku. Właśnie wyjeżdżamy z miejscowości Sin, która nas bardzo pozytywnie zaskoczyła. Jest to takie pomieszanie nowoczesności z taką zabudową dalmatyńską. Czerwone dachy, białe, kamienne domy. I jest to dość duże miasto. Nie spodziewaliśmy się tego, że będą tam korki, dużo ludzi, ogromne sklepy. I na pewno polecamy odwiedzenie tego miasta, jeżeli tutaj będziecie jechali tą starą trasą, nie wzdłuż morza. Więc my jedziemy dalej. Nie wiem, gdzie dojedziemy. Tak nagrywamy ten film spontanicznie, tak jak mówiłam na początku. Więc do zobaczenia w kolejnym punkcie, a wy teraz zobaczcie kilka filmików z trasy. Po Sinju udaliśmy się w kierunku Kninu. Peručko jezoro to štučne jezoro postalo u vinniku budovi tami Peruča na rzece Cetina. Zadanjem tami je zgromadzenje vodi do praci elektrovni vodnej v pože suhej oraz rozwiązanje problemu vezbranj v pože deščovej, ktore povoduju povodže v mješovošća Hrvačko polje i Sinjsko polje. Jezioro znajduje się pomiędzy Sinjem i Kninem.
Po drodze zobaczycie górę Dinara, której najwyższy szczyt o wysokości 1830 metrów nad poziomem morza jest jednocześnie najwyższym szczytem Chorwacji. Knin jest jeden z najstarszych miast Chorwacji, ale i w Europie. Słynie z dwóch wydarzeń historycznych. Był stolicą Królestwa Chorwacji podczas rządów króla Dmitra Zvonimira i odegrał ważną rolę w obronie Chorwacji podczas wojny o ojczyznę. W operacji wojskowej zwanej Burza chorwacka armia wyzwoliła Knin 1 sierpnia 1995 roku i została oznaczona jako akcja, która doprowadziła do zakończenia wojny w ojczyźnie. Po lewej stronie, w kierunku ze Zagrzebu, albo po prawej stronie, w kierunku od Splitu, znajduje się jedna z najbardziej popularnych restauracji w Chorwacji. Jest to restauracja Macola. Po drodze zatrzymaliśmy się w restauracji Macola. W opisie tego filmu dodałem Wam adres, gdzie ona się znajduje na tej starej drodze, ale myślę, że wielu z Was zna to miejsce, ponieważ słynie ono, oprócz oczywiście dobrego jedzenia, z niedźwiedzi, które zostały uratowane przez właściciela i mają na imię Brdo, tak? Bruno. Brundo. I Myrki. No to są dla mnie nowe imiona, więc nie zapamiętałam. I one sobie tutaj tak radośnie żyją i można je odwiedzać. I są to pierwsze niedźwiedzie na świecie, czy w Europie? Na świecie, które mają dowody osobiste. I naprawdę jest tutaj fajnie. I one są takie słodkie i tak tulą bądź biją, jakkolwiek można to interpretować. Ale na pewno są tutaj szczęśliwe. Po dobrym jedzeniu tylko szukaliśmy pierwszy wjazd na autostradę przez Zagrzeb do Daruwaru. Po drodze od restauracji Macola znajdziecie dwie takie fantastyczne atrakcje. Pierwsza z nich jest to dobrze znana Plitwiczka Jeziora, a po Plitwiczkich Jeziorach znajduje się małe, ale jak z bajki miasteczko Rastoke. Zatrzymaliśmy się na taki wieczorny spacer, ale Plitwiczka Jeziora i miasteczko Rastoke zasługują osobny film, który zrobimy za parę tygodni. Jak widzicie, robi się już ciemno, więc my ruszamy w stronę Daruwar. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało, czy już byliście tutaj, czy jeździcie autostradą do Dalmacji nad morze, czy jeździcie tą starą drogą. I do zobaczenia w kolejnym filmie.